Gdy myślałeś, że wyścigi to niegrzeczna rywalizacja, to pokonywanie kolejnych kilometrów w zamian za forsę. Myliłeś się. Ej, co tam? Będziesz miał przykrywkę. Jakaś banda idiotów napadła mi na chatę. Nie wiem, czego szukali, ale nie przyszli na herbatkę. Velocity Shift. Z tej strony Gracjan Lejtogornik. Dzięki mojej, tylko mojej uprzejmości zorganizowaliśmy serię poradników przedstawiających, jak dobrze nakręcić film w GTA 4. Seria ta przedstawi na podstawę od instalowania programu, aż po zaawansowane edytowanie w programach np. Sony Vegas albo After Effects. No i Marcin Łajnowicki, nie zapominaj, a oto pierwsza część serii. Od czego zaczynamy? Najpierw od instalacji. Dzięki uprzejmości jednego z naszych członków nie musimy wam przedstawiać, jak instalować owe mody, gdyż nasz kolega zrobił to za nas już jakiś czas temu. Odnośnik do niego po lewej stronie na dole. I teraz zrobiliśmy prostą czynność, dzięki której możemy wgrywać do gry mody. Tak więc przejdźmy do rzeczy. Po pierwsze, Simplicity Trainer odpalamy klawiszem F3. Następnie ukazuje nam się masa opcji. Sterować się nie możemy dzięki klawiaturze numerycznej. Nie zapomnijcie o włączeniu numlocka. Always Got Mode powoduje nieśmiertelność, a Special Got Mode, że jesteś nieśmiertelny, lecz możemy odlecieć z bazuki, którą wyszeliśmy blisko siebie. A, kocham to robić. Grawitacja to wiadomo. Police Ignore, Engage Player. Policja się nam nie interesuje, mamy gwiazdki, ale mają nas w dupie. To pewnie przez te zasrane pączki. Never Tired, to wystarczy, że znasz trochę angielski, nie? Nigdy się nie męczysz. Ta, zapindalasz jak Korzeniowski. Następna opcja to samo co Never Wanted, czyli nigdy nie ścigani jesteśmy, jeśli wylecimy na zamknięty teren. Na przykład, jeśli nie przyszedłeś do któregoś tam momentu, czy coś, nie? Bo tam... To gwiazdki co 5 sekund migają, a jeśli mamy bodyguarda, to się odzywa nam: Oh no, the cops are all over us! The good guys are here, boys! Explode nie rest car. To nam wóz eksploduje najbliższy. Give Weapon 1 i 2. To broń daje różne typy. Następna to pozwala nam usiąść jak nie ma ławki. Gdzieś to siada w powietrzu. T. Johnson Map i Pickups pokazuje nam, gdzie są gołębie, różne przydatne bronie, apteczki itd. itd. Phone Sleep to znaczy, że taki stan wstrzymania w telefonie. Nikt nie zadzwoni do nas. Fast Run zapierdala szybciej niż moja siostra, kiedy matka mówi: moje gołąbki, obiad! Tak. Mobile Radio. Włącza radio nawet jak nie jesteśmy w aucie. Od Force to Player to wyrzuca nam postać, jakbyśmy dostali super cios od Supermana. Gra Playtest Vehicle łapie nam najbliższy wóz. Set Player Alpha ustawia przezroczystość postaci. Dobra, wszystkiego opisywać nie będziemy, bo w końcu to poradnik, a nie przedstaw mi opcję, bo jestem idiotą i nie umiem nacisnąć paru guzików. Car Options. Pierwsza opcja, która rzuca nam się w oczy, to Got Mode, czyli... niezniszczalność auta. Ale najbardziej przydaje się Safe Car. A wiesz czemu, Wayne? Bo auto się zapisuje? Tak, masz rację! Wygrałeś! To poprawna odpowiedź! Aha. Haczyk w tym, że dodaje na mapie znaczek i nieważne gdzie odjedziemy, auto i tak zostanie na swoim miejscu. Niezły bajer. Od Car Components. Dodaje komponenty, jeśli auto takie posiada, typu spoilery, zderzaki, bla 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 bla. A, bla 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 też dodaje. To na tyle. Zaraz powrócimy do tych opcji, bo znalazłem coś ciekawego. Co następnie, panie Gracjanie? A jak myślisz, panie Marcinie? A co ty myślisz? Nie wiem czy chcę myśleć. No to ja powiem za ciebie. Bodyguard Pet Spawning. Dobra. To może nie będę się zagłębiał, jak spawnować peda, bo to by było idiotyczne. Przejdę do najistotniejszych rzeczy, które często mi wyputują na przykład w serialu Velocity Shift.
Siema, Rider.pl, a jak ty to robisz, że zakurwiałem za tobą auto i się tak fajnie popychają? Please odpowiedz, jestem twoim fanem, mam orgazm. No! No więc tak, w najnowszej wersji Simple Nativa, aktualnie jest 6.2, Siak umieścił Follow Pet as Driver. Pozwala ona na podążanie naszego stworzonego bodyguarda autem. Oczywiście, jeśli samemu to auto posiadamy. A więc po pierwsze, w car spawning tworzysz wóz dla siebie i dla kolegi. Dzięki! Nie ciebie. Tego, co zaraz zrespię. Stoją dwa auta. Przejdź z powrotem do zakładki z pedami. Na samym dole włącz Follow Pet as Driver. Teraz pora na peda. Nie wciskać opcji Spawn Pet, bo bodyguard to też pet. Tylko jest tak podpisana opcja, żeby rozróżnić, co będzie stało koło ciebie, a co będzie biegało koło ciebie, nie? Albo jeździło. Więc pierwszy bodyguard nie wie, czemu bardzo nas kocha i chce za nim być. No ale my go nie kochamy, więc musimy go przetransportować. Wchodzimy w zakładkę Mufla Spawn Bodyguard Pet i przenosimy peda pod ziemię. No teraz to no, tam będzie cały czas, lecz zamrożony i nie ruszy się nigdzie. Wsiadam do auta, spawnujemy ponownie bodyguarda i jak widzicie, wsiada do najbliższego auta i jedzie z wami. Jeśli jedzie wam za wolno lub zbyt przepisowo, w tej zakładce zmieniają styl jazdy na bardziej agresywny i zwiększają prędkość maksymalną do 200 km na godzinę. Niestety na tą chwilę nie jest możliwe zmieniania opcji w czasie, gdy bodyguard jest już zespawnowany. Musimy przesunąć peda na przykład po ziemi, ustawić opcję i stworzyć nowego peda. No i macie swoje jeżdżenie jeden za drugim. Krótko jeszcze powiem, do czego służą przydatne opcje z tego menu. Klotes menu do zmieniania ciuchu. Speech menu to lista wszystkich powiedzonek, a zaś voice menu zmiana głosu. Tak, Brucey gada głosem Murzyna. No i ostatnia opcja, walk style, do zmieniania stylu chodzenia. Te opcje także są w zakładce model spawning i dotyczą naszej postaci, którą aktualnie chodzimy. Ja jeszcze krótko opowiem o object spawning. Nie ma nic tam, co można opisywać dogłębnie. Jednak opcja attach i detach pozwala na przyklejenie danego obiektu, na przykład do auta lub postaci w dane miejsce. Dzięki temu możemy na przykład stworzyć kubek kawy i zaatachować do ręki peda, a następnie włączyć animację picia. Wierzę ci na słowo, że jako tako ogarniasz edytor filmów. Więc podam tylko parę istotnych rad. Pierwszą radą jest zwiększenie zoomu, lub jak to w GTA jest nazywane FOV. Nigdy w żadnej scenie nie zostawiaj na 50 punktów. Zawsze ustawiaj co najmniej 30 lub mniej. To nadaje filmowości. Kręconego człowieka nigdy nie ustawiaj w środku kadru, tylko z boku, ale nie na sam koniec, że ledwo go widać. Jeśli jest scena, w której człowiek stoi, ogląda się na prawo, a tam wyskakuje matka z patelnią, zrób to w taki sposób. Kamerę pierwszą ustaw na cały pokój, czyli plan ogólny. Druga na oczy, jak przewraca z nimi na prawo. Trzecia na matkę, jak wychodzi z patelnią z oczu synka. Tak, konwersacje dwóch osób obrabia tak, że widać za jednego i drugiego ramienia gościa z naprzeciwka, jednocześnie oczywiście widząc z ramienia pierwszego. Ustawiaj także kamerę z dołu lub z góry, to nada dramatyczności. Dobra, a co do scen pościgu? Scen pościgu musisz się pilnować. Jeśli facet goni gościa z lewej do prawej, to tak musisz się trzymać przez wszystkie ujęcia. Bliskie, dalekie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli biegnie z lewej do prawej, to tak ma biec do końca ujęcia. Na przykład, goni facet babkę, a ona przebiega przez ulicę. Właśnie. To co, Gracjanie, kończymy? No to by było chyba na tyle w tej części, Marcinie. W następnej części pokażemy obróbkę w Sony Vegas i After Effects. Ciekawe triki, filtry i wiele więcej. Trzymajcie się. Na gazie. Żydy. No, trzymcie się poręczy, jak to mówił Andrew z Velocity Shift.